Minecraft, witam was w kolejnym filmie z Brawl Stars na moim kanale. XD, dziwnie mówię. I pokona 20 randze to challenge, wyzwanie lub nie wiem jak to inaczej nazwać. Nie było najłatwiejsze, ale je zrobiłem. Ogólnie nie challenge'owałem sobie, nie widziałem tak od początku, robię ten challenge. Tylko tak przy okazji zobaczyłem niedawno tą, że brakuje mi 30 puszek, więc jakby czemu nie puszować 30 puszek? To nie aż tak dużo, a przecież to 300 gwiezdnych żetonów, więc no. I okej, mamy tutaj Serge'a. O! Dwójkę mamy zadymiarzy, nie tylko jednego. Okej, teraz ta szelka musi stąd uciec. Okej, mamy przewagę, ale ten Serge, no, ma gadżet. Łatwo, na początku jest łatwo, dosyć. I czy chcę poko wciskać wyżej, puszczać? Nie. Ale akurat Poco był dosyć łatwym zadymiarzem, może nawet najłatwiejszym na tą rangę wbić. I zatrwało mi to za długo, bo co jakiś czas jest dużo questów do Poco, o to chodzi. I potem zawsze robię questy, a potem, ej, widzę, gdzie on się steleportował? XD. No, jest na niego dużo questów i dlatego, no, tak po prostu wyszło. Tu jest szelka, wiedziałem! Okej, super. Udało się. No właśnie, i to jest historia, jak mi się to udało. To nie było mega trudne, a też nie było łatwe, nie wyznaczyłem sobie jakiegoś takiego challenge'u. Ale wiedzę, że ten żal zawsze na propsie. Niedługo widzę, będzie Brawl Stars Championship. No i wezmę w nim udział. Ciekawe, jakie ogólnie będą gry. I tutaj chcę pograć z Olkiem Pro, Wotarsem i z wszystkimi kolegami. No. Lub może nie wiem, wezmę sobie jakiegoś. Możecie się zgłosić do tego, bo ogólnie chcę mieć jakiś pro w drużynie, który są najprawdopodobniej lepsi ode mnie. Potrzebuję kogoś, kto jest lepszy ode mnie w drużynie. Okej. Nie macie będzie jakieś problemy spamować tym, ale no, spamowanie nie działa. Widzę, mega rzadko używam gadżecika, on przecież tam jest. Okej. Misiek oczywiście. I zanim zadymiarz do zabicia. Ja nie mogę, zbugowałem się w bloku. Nie mogę w ogóle się ruszać. Nie no, ale ta nitka. Nie no, nie przegramy tego, widzowie. No, przegraliśmy niestety. Ale no. Takie życie. Czasami się wygrywa, czasami przegrywa. No i mam coś do odebrania. 200 końców, subcio. Okej. I no. Super, więc może pogram z jedną rutkę Darylkiem. To jest najfajna i najlepszy zadymiarz. Uważasz, że może moim najlepszym zadymiarzem? No może. Mogę powiedzieć, to jest mój ulubiony zadymiarz. A wiem, to jest mój ulubiony zadymiarz. Najrzadszki, to jest mój ulubiony. Z tych rzadkich i bardzo rzadkich. Z wszystkich zadymiarzów rzadkich i najrzad. Okej, widzę. Robimy to. Poświęcenie. No i co zrobisz? No i co zrobisz? Zgadżetujesz ją. Idę za nim. No to jest potrzebne, widzę. Muszą go jakoś zesnajpować. Łatwo. Widzę, ja jeszcze nie wypadłem z formy Darylkiem. Darylkiem widzę, to jeszcze mogę grać dosyć długo. I nawet mogę na 600 puszek. Możliwe, że go wcisnę może do końca roku, nie wiem. To może być challenge. Mam wszystkie postaci na 400 puszek, oprócz Piperki. Challenge.
Nie, widzowie. Okej, nawet. Nie, no. Jak ona, widzę, jest taką gotką. Ej, zdecy to było. Ja widzę, nie, że to są trzy dzwonki, a po prostu ktoś tak robi. Ale okej, no. Ten Dynamite, no, nie ma najlepszej taktyki. A nawet spoczko, Dynamite. Nawet spoko, bym powiedział. Nie jest słaby, ale no. Ale wyszliśmy potem na plus. Plus dwa puchy. Więc zagramy sobie. No, raz, nie wiem, bo widzowie. Mnie teraz nie wiem, kogo chciałbym gadżetu najbardziej. Może gadżet do bo. Chyba, że to jest chyba niemożliwe. Do bula. Bo nie wiem kogo. Do Rafsa, no. Do Rafsa mam największą ochotę na gadżet. Widzę szyjkę z krzaków. Szyjkę z krzaków, na szczęście bez ulta. Dobrze, że bez ulta, bo jakby z ultą to by była do gatunków zagrożonych. Nie no, ale szelka z ultów na 10 power cubesach, no, to nie ma szans z nią. O, tutaj można pomyśleć tylko o memach. Ja nie mogę, jeszcze ulcika nie zużyłem. Widzowie, widzicie, może nawet bo wcisnę. Chyba bo jest moim teraz może leży nawet najbliższy na 20 rangę. Nie wiem, bo jest też dosyć fajnym zadmiarzem. Okej, widzę, jeśli teraz mi się uda wygrać tą rundkę i następną rundę, to wciskam bo na 500 puszek do końca roku. Jeśli mi się nie uda wygrać, to nie wciskam, taki challenge. Bo wtedy nie będę to. Mam nadzieję, że ten challenge właśnie spodoba. Okej. Pisi będzie miał 3 kile. O. Okej, widzę. Widzicie, ile oni mają HP. Co i oni jeszcze wygrywają? Widzę, ok, mamy przewagę zaraz. Widzę, nie no. Jeszcze jest szansa. Najgorzej. Widzę, nie. El Primo. Is here. Widzowie, widzicie, ile prawie porobiłyśmy? Prawie trzy osoby się, wiele osób się nabrało na tego trika. Okej. Jeśli on by zniszczył, widzę, ej, on zniszczył na krótko połowę. No nie, widzowie. Ale i tak, może go wcisnę, nie wiem. Dysekry nie będą teraz nakazu, sorry, widzowie. Więc może ta rundka mi się lepiej bardziej poszczęści. Okej. No szelka. Widać, widzę, że jest zawodowa szelka. Ta wygląda na mega zawodowo, nie wiem dlaczego tak chodzi. No ja nie mogę. Outtiming is not allowed. No, powiedziałem to tak. Outtiming is not allowed. Na niektórych serwerach UHC z Minecrafta jest taki napis: Teaming is not allowed. Czy tak powinno być w Brawl Stars? Czy uważacie, że teamowanie złe? Najgorzej nie.
Nie, nie. Tak nie może być. Najgorzej jest to, patrzcie. Okej, ultuj. Nie, no nie, jak nie ma. Dlaczego zawsze, jak ja gram z Ems, to nam z szelką, to ma ulta. A tutaj nigdy nie ma. A jak jest z moim teamie, no szkoda, widzowie. No, nie wiem, czy widno tym na plus, czy na minus. Na minus po tym odcinku. Na minus ich zdam. No, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, suba i widzimy się w następnym odcinku. Zagram jeszcze raz Jessie. Don't mess with Jess. Taka rymowanka. Okej. Ogólnie niektórzy progracze uważają, że Jessie jest najlepszym zadmiarzem. To jest fajna. Daleki damage. Fajny. Fajny ulcik. Jeszcze się odbijają jej damage. Okej, pyk widzę. Tutaj do nich strzelę kilka razy. Nie, no nie będzie się u nich odbijać. Musiałbym lepiej trafić. Widzowie, jak ja to omijam. Mogłem to uciec. Nie no, nie, to tak się nie może skończyć. On zaraz rzuci go w ziemię. Nie, widziałem, widzę. To było akurat łatwe. Daję go wygraną. Jest na Donny Mess with Jess. Nie wiem, czy to jest aż takie dobre powiedzenie Brawl Starsowe. No bo Jessie może być dobra, ale... Leży nie od razu najlepszy zadymiarz. Wiecie, co widzę najgorsze, że to jest ostatnia runda. Jak mówię, że to jest ostatnia runda, to chyba wiecie, co mam na myśli. No. No rób coś. No nie wiem, zrób jakąś 200 IQ akcję. Okej, okay, pyk, widzowie, ma szansę. Widzę, ma szansę. Może to zrobić. No, mógłby teraz tak pobiec, zabić. Ale okej, okay, nieważne. Mam nadzieję, że ci wam się spodoba. Stawcie łapkę w górę. Suba, don't mess with Jess. Pa.